Już zbliżały się święta, Boże Narodzenie. Ciemna noc grudniowa stanu wojennego. Dowiadujemy się, że 19 naszych kobiet, dziewcząt z Gdańska zostało przewiezionych z aresztu na Kurkowej do więzienia kobiecego, do Fordonu pod Bydgoszczą. Musimy tam jechać, dać znak, że wiemy, że myślimy, ale jak? Żeby wyjechać z miasta, trzeba mieć specjalną przepustkę. Udaje nam się zdobyć taką przepustkę w Wojewódzkiej Radzie Narodowej. Zawiadamiamy rodziny. Postanawiam jechać z Piotrem Suchorą, naszym przyjacielem wspaniałym z teatru. Rodziny znoszą nam drobiazgi, przede wszystkim listy z opłatkami, jakieś okruchy, makowce, jakieś ryby w puszkach. Jest piekielnie zimno. Jedziemy z Piotrem wieczornym pociągiem do Bydgoszczy. Godzina policyjna. Chronimy się w mieszkaniu naszej koleżanki z teatru. Ogrzewanie nieczynne, minus jeden. O świcie pierwszym autobusem jedziemy do Fordonu z Bydgoszczy. Wielka żelazna brama. Pukamy. Nie ma pozwolenia na odwiedziny. Piotr ma łzy w oczach. Nagle zauważamy, że korytarz więzienny wychodzi na podwórze, głębokie jak studnia, na które wychodzą okna cel. Podbiegamy do okna korytarzowego i krzyczymy z całych sił. Może nas usłyszą? Echo się odbija w tej studni. Co krzyczymy, już nie pamiętam, ale na pewno, że Gdańsk, że trzymajcie się, że Solidarność. No i to już było za dużo dla naszego strażnika. Otworzył bramę i wypchnął nas.